Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Na wniosek PSL-u premier Mateusz Morawiecki przedstawi dziś w Sejmie informację na temat sytuacji powodziowej. Wystąpienie szefa rządu planowane jest w późnych godzinach wieczornych. W Polsce w ostatnich dniach notujemy więcej słońca, a co za tym idzie wyższe temperatury. Po kilku tygodniach śniegu teraz obserwujemy intensywne roztopy. Tak gwałtowna zmiana może tworzyć ryzyko powodzi, o czym dziś przekonujemy się w całym kraju. Koalicja Polska ma w tej sprawie pytania do premiera. Na temat przygotowania do przeciwdziałania powodzi, na temat zabezpieczenia społecznego, zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przygotowania wałów, przygotowania służb mundurowych. Jak wygląda sytuacja bieżąca? Klub Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył wniosek o informację premiera Mateusza Morawieckiego na temat przygotowania do powodzi i nie odbił się tutaj od ściany. Premier zabierze w tej sprawie głos. Ponieważ temat jest aktualny i wiem, że niepokoi wielu obywateli, w związku z tym tę informację uwzględniam i ona będzie w czwartek dosyć późno. Wczoraj prezes Wód Polskich Przemysław Daca poinformował, że nie ma już zagrożenia powodziowego dla Płocka. Od kilku dni na Wiśle pracują lodołamacze. Istnieje ryzyko, że pokrywa lodowa wywoła powodzie zatorowe. Na razie lodołamacze będą kontynuowały pracę. Wczoraj w związku z roztopami zebrał się zespół zarządzania kryzysowego w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski informował, że służby są gotowe na ewentualną falę wezbraniową na Wiśle. Prognozy nie wskazują jednak na wysoki wzrost wody w rzece. Koalicja Obywatelska chce pytać dziś w Sejmie o Krajowy Plan Odbudowy. Zostało to uwzględnione w porządku obrad. Według deklaracji rzecznika rządu dokument ma trafić do Brukseli za miesiąc. Wcześniej przejdzie konsultacje krajowe. Krajowy Plan Odbudowy ma wydźwignąć gospodarkę z kryzysu po pandemii koronawirusa. Umożliwi on sięgnięcie po specjalne środki unijne. Dla Polski przeznaczono ponad 57 miliardów euro. Koalicja Obywatelska domaga się, aby rząd przedstawił informacje na temat Krajowego Planu Odbudowy. Wnioskował o to przewodniczący PO Borys Budka. Rolą odpowiedzialnej opozycji jest upominanie się o jak najszybsze przedstawienie przez rząd planu odbudowy. Planu, który musi być skonsultowany i uzgodniony z Polakami. Rząd chce, aby jeszcze w tym tygodniu plan odbudowy trafił do konsultacji krajowych, zapowiada rzecznik rządu Piotr Müller. Nasi oponenci polityczni podkreślają, że rzekomo tego programu nie ma, ale właśnie to jest element konsultacji. Teraz 30 ponad dni będą konsultacje krajowe i będą zbierane uwagi do tego programu i na tej podstawie później zostanie wysłany finalny projekt do Brukseli. W konsultacjach nad planem odbudowy powinny uczestniczyć samorządy, tego domaga się PSL. Ludowcy stawiają jeszcze jeden warunek poparcia. Planu. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy. Żądamy od premiera wpisania tego punktu do planu odbudowy, żebyśmy mogli zagłosować. Poparcie planu odbudowy przez część opozycji może być warunkiem do jego przyjęcia. Część posłów Solidarnej Polski współtworzącej koalicję Zjednoczonej Prawicy ma poważne zastrzeżenia do podpisanego w Brukseli przez premiera Morawieckiego porozumienia w sprawie Funduszu Odbudowy. Fundusz Odbudowy to jest bardzo niebezpieczny mechanizm, który w istocie prowadzi do uwspólnotowienia długu. Nie ma do tej pory policzonego kosztu tego funduszu. Pieniądze na odbudowę gospodarki polskiej, a także unijnej będą pochodzić z pożyczki, którą zaciągnie Komisja Europejska. Jej spłatę będą gwarantować kraje członkowskie. Zaciągnięcie kredytu przez Komisję ma wpływ na przyszłość Unii, mówi Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej. To jest nie federalizacja, ale krok ku niej. I zapamiętajmy ten moment, że rząd PiS jest za dokonaniem tego kroku. Krajowy Plan Odbudowy ma koncentrować się na kilku obszarach, w tym na biznesie, innowacji, ochronie zdrowia, zielonej energii czy cyfryzacji kraju. Aby plan został uruchomiony, podobne programy muszą przyjąć i zatwierdzić wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wypłata środków będzie powiązana z przestrzeganiem praworządności. Na opozycji nie ma zgody co do uchwały upamiętniającej 10. rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej. Projekt przygotowała Lewica. Platforma Obywatelska chce nad nim pracować.
Jolanta Brzeska była działaczką lokatorską i współzałożycielką warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Walczyła z dziką reprywatyzacją w stolicy, za co przypłaciła życiem. 1 marca 2011 roku w brutalny sposób została zamordowana. W związku z 10. rocznicą zamordowania Jolanty Brzeskiej złożyliśmy wniosek o przyjęcie przez aklamację uchwały upamiętniającej Brzeską i wszystkie ofiary reprywatyzacji. Platforma jako jedyna zgłosiła sprzeciw, niepojęty. Napisała na Twitterze poseł Lewicy Magdalena Biejat, odpowiedział jej przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Nie zgłosiliśmy sprzeciwu do uchwały, to nieprawda. Poprosiliśmy o dalsze procedowanie w komisji, tak aby tekst był dopracowywany. Prosiłbym, aby nie mijać się z prawdą. Taka manipulacja jest niedopuszczalna. Nie wiadomo, co konkretnie Platforma chciałaby zmienić, jednak w projekcie uchwały znajduje się m.in. taki zapis. Jolanta Brzeska zabiegała u władz Warszawy o zatrzymanie reprywatyzacji i zorganizowanie pomocy poszkodowanym. Niestety nie otrzymała pomocy ze strony warszawskiego ratusza. Co więcej, to właśnie tuż pod nosem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z Platformy działała mafia reprywatyzacyjna. Zdaniem Magdaleny Biejat wniosek PO to sposób na skierowanie projektu uchwały do zamrażarki. Rocznica śmierci Brzeskiej wypada w poniedziałek. Do tego czasu Sejm może nie przyjąć uchwały upamiętniającej działaczkę. W Sejmie ruszyły prace nad projektem dotyczącym hulajnóg elektrycznych. Urządzenie często jest wykorzystywane w niewłaściwy sposób i stanowi zagrożenie dla pieszych. Nowe przepisy, nad którymi pracuje Sejm, mają uregulować status prawny elektrycznych hulajnóg. Nadrzędnym celem Ministerstwa Infrastruktury przy pracach nad tą ustawą jest zabezpieczenie pieszych. Hulajnogi oraz inne pojazdy napędzane elektrycznie będą traktowane jako pojazdy i to ich kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność. Zakaz jazdy po alkoholu, zakaz czepiania się innych pojazdów podczas jazdy. Zakaz jazdy we dwie osoby na jednej hulajnodze, zakaz porzucania pojazdu w niedozwolonym miejscu, czy zakaz korzystania przez osoby poniżej 10 roku życia. Według wstępnego projektu z elektrycznej hulajnogi będzie można korzystać w pierwszej kolejności na ścieżkach rowerowych. Jeśli ich nie ma, to na jezdni, ale tylko na takiej, na której maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 30 km na godzinę. W ostateczności można będzie poruszać się hulajnogą także po chodniku, ale pod warunkiem ustępowania miejsca i pierwszeństwa pieszemu i jazdy w tempie pieszych. Gdybym miał jechać zgodnie z tym projektem, by nie łamać prawa, nie dostać mandatu, to musiałbym jechać, uwaga, z prędkością pieszego, czyli od 2 do 5 km na godzinę. Mijałby się to całkowicie z celem, ponieważ gdybym miał jechać z prędkością pieszego, to po co mam brać hulajnogę, lepiej pójść na piechotę. Mówił poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Według Polskiego Stronnictwa Ludowego zaproponowane rozwiązania są niewystarczające. W wielu miejscach, gdzie nie ma przy drodze ani chodnika, ani drogi rowerowej, uczestnik nie może się poruszać taką hulajnogą. I czym się różni ta hulajnoga elektryczna od roweru? Wszystkie kluby opozycyjne chcą doprecyzowania przepisów. W praktyce oznacza to, że w bardzo wielu miejscach, wszędzie tam, gdzie nie ma dróg dla rowerów, dozwolona prędkość jest wyższa niż 30 km na godzinę, hulajnogi wciąż będą jeździć po chodnikach. Kluby opozycyjne zapowiedziały, że poprą projekt, ale jednocześnie zgłoszą poprawki. Dziś rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. W trakcie wideokonferencji przywódcy krajów członkowskich będą rozmawiać o walce z COVID-19 i programie szczepień. Pandemia koronawirusa nie zwalnia tempa. W wielu krajach europejskich liczba zakażeń rośnie. Wchodzimy w nową fazę pandemii, z której może powstać trzecia fala. Musimy więc działać mądrze i ostrożnie, tak by trzecia fala nie zmusiła nas do całkowitego zamknięcia. Mówiła w wywiadzie dla niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung kanclerz Niemiec Angela Merkel. Pod względem szczepień na COVID-19 Unia Europejska wypada blado w międzynarodowym porównaniu. Niemal wszystkie dostawy szczepionek do unijnych krajów opóźniają się. Unijni przywódcy apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych. List w tej sprawie trafił do szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Pismo wystosowali premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy.
Podstawową naszą nadzieją pozostaje szczepionka. Ta szczepionka, której ciągle mamy za mało. Mamy jej za mało, ponieważ Komisja Europejska w niewłaściwy sposób negocjowała z dostawcami z całego świata. Ja wzywam Komisję Europejską, żeby wykorzystała swoją siłę gospodarczą, finansową i przymusiła firmy farmaceutyczne, tych kilka głównych firm, do skutecznej, właściwej realizacji umowy. Program szczepień ma być głównym tematem rozpoczynającego się dziś wideoszczytu przywódców państw Unii Europejskiej. Spotkanie zakończy się jutro. Marta Lempart wspólnie z polską opozycją wygłasza proaborcyjne postulaty w Parlamencie Europejskim. Żąda reakcji Komisji Europejskiej, która w myśl prawa w sprawie tzw. aborcji nie może Polsce niczego narzucić. Do Brukseli ponownie przebija się kłamliwy obraz Polski jako państwa represyjnego. O wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który chroni życie chorych dzieci, dyskutowały dwie połączone komisje Parlamentu Europejskiego. Po raz kolejny, kiedy unijni politycy zajmują się Polską, w centrum pojawia się postać hiszpańskiego przewodniczącego komisji LIBE, Lópeza Aguilara. Swój akt oskarżenia wobec Polski budowała Marta Lempart, żądała reakcji unijnych instytucji. Nie proszę państwa o deklaracje, o obawy, ja proszę o działania i to jest moje prawo. Ja jestem obywatelką Europy i państwo macie obowiązek walczyć o mnie. Marta Lempart, która stoi na czele proaborcyjnych protestów, posługiwała się kłamliwą narracją, w myśl której zabicie dziecka jest prawem kobiety. Skarżyła się na reakcję policji, kreśliła obraz Polski, któremu blisko do państwa represyjnego. Jednak żądania, jakie wyraziła wobec Unii, nie mogą zostać zrealizowane, co wprost przyznała europejska komisarz do spraw równości Helena Dalli. Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji, jeśli chodzi o prawo do aborcji w prawach członkowskich. Ale w Unii Europejskiej są politycy, którzy chcą w tej sprawie budować presję na Polskę, na przykład łącząc temat zabijania nienarodzonych dzieci z tak zwaną praworządnością. Robi to m.in. europoseł z Polski Sylwia Spurek, związana z Lewicą. Na razie nieskutecznie, na co zwróciła uwagę europoseł Beata Kempa z Solidarnej Polski. Nie wjedziecie nam bez paszportu i bez pozwolenia pociągiem lewackim, który promuje cywilizację śmierci. Ten lewacki pociąg to powszechne w Unii Europejskiej kłamliwe twierdzenie, że człowiek w fazie prenatalnej nie ma prawa do życia. Mówiła o tym Dorota Bojemska, przewodnicząca Rady do Spraw Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. To, kiedy stajemy się człowiekiem, nie powinno zależeć od arbitralnego wyboru innych ludzi. W przeciwnym razie kreujemy grupę nadludzi, którzy mogą rozstrzygać o losie innych, o ich życiu i śmierci. Dorota Bojemska przypomniała, że obok wniosku do Trybunału Konstytucyjnego do Sejmu wpłynął projekt ustawy przeciwko zabijaniu chorych nienarodzonych dzieci. Był to projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 800 tysięcy osób. To 10 razy więcej niż liczba ludzi, którzy wyszli na ulicę w protestach proaborcyjnych, dodała Dorota Bojemska. To były informacje dnia, więcej o 10:00. Z Panem Bogiem.